Czy ktoś pamięta, na czym ostatnio skończyliśmy? Jeżeli nikt nie pamięta, to ja pamiętam, że skończyliśmy i będziemy dzisiaj mówić o pozycji z dwoma pionkami przeciwko jednemu. Są to pozycje, które dają duże szanse na remis, ale te możliwości remisowe są przeceniane. Nie można grać byle czego, a i strona silniejsza ma szansę na wygraną. I staropolskim zwyczajem próbujemy ocenić to A. Wygrana białych, B. remis. Czas start. No, widzę, że czas się skończył. Zdania naukowców są podzielone. Tu wygrywają białe. Wygrywają białe. Tu zwracam uwagę, że koniec kontroluje pole, a chcemy zagrać E7. Specjalnie nic nowego nie ma w tych naszych pozycjach, bo król przyjdzie, ten król przyjdzie na D7, będzie kontrolował pole E7 i wygramy. Zaczynamy od goniec A4, żeby nie puścić króla. Pan Szachuś, teraz łaski nie robimy. Musimy obronić piona. I chytre goniec B4. My teraz król E4 i teraz nie ma szacha, więc goniec nie może zaatakować pionka F6, bo pójdzie do przodu pion E7. Czarne wyczekują. Czarne wyczekują, a my idziemy królem z drugiej strony. Znowu czarny nie ma czasu zaatakować pionka F6, bo musi kontrolować pole E7. Dwa razy musi kontrolować. To widać, słychać i czuć. Bardzo się cieszę, że to jest dobrze. Przepraszam. Goniec B4, no idziemy dalej królem. Król C6. Czarny może przyjść na E8, ale my mamy tak zwanego szaszka z tak zwanej odsłony. Przychodzimy królem na D7 i nieuchronnie zagramy. Czarne mogą odciągnąć gońca, na jeden moment przedłużyć, ale tu pion dochodzi do hetmana. Dobry wieczór, panie Bartoszu. Proszę bardzo zapisać się do turnieju. Turniej ogólnodostępny dzisiaj, więc wszyscy mają równe szanse. Dobra. Ustawimy następną pozycję. No, panie Bartoszu, no teraz tydzień temu nadawałem, dwa tygodnie temu nadawałem. Filmy moje są wystawione, a pan mnie nie widział, panie Bartoszu. To do kogo pan ma pretensje, panie Bartoszu? Ja nie winien. Pozycja z analizy, ale prawie jak pozycja z partii i białe muszą łapać te pola.
Tu zwracam uwagę, że przed pionkiem A coś z pionkiem A. Co się stało z czwartkowymi transmisjami? Panie Bartoszu, w czwartki prowadzę szkolenie niskobudżetowe dla przez Skype'a z taktyki. Dawno nie było transmisji czwartkowych. Lecimy. Dzisiaj będzie trochę dłuższa. Król C5. Łapiemy te pola. I tu nie puszczamy króla. Król E7 próbuje przez D8 się przedrzeć. I teraz proszę bardzo. Ruch białych, czas, start. Panie Bartoszu, pan się wykaże. O! No, trochę jest opóźnienia dzisiaj. Osobiście nie oddajemy karokan. Nie lubię karokan, bo oddajemy centrum. Tam będzie główny wariant, zaraz pokażę. Zaraz pokażę wyjściową pozycję. Tylko tu. Król C6. Nie puszczamy króla. Król E8, A6. Jest tylko jedno czarne pole. Nie ma czasu na marsz pionem. I tu widać, dorobiliśmy, ojojoj, szybciej z tak zwanym szachem. Dorobiliśmy szybciej z tak zwanym szachem. No dobra. To oczywiście trzeba dać szacha i wyszachować pionka. Natomiast pokażę, jak to będzie. To będziemy grali taką strukturę. Strukturę E6, C6 przeciwko pionkowi D4. Ponieważ wyjściowa pozycja jest o taka. I ruch czarnych. Będziemy grali taką pozycję. Więc... No centrum jest takie, jakie jest. Będziemy to centrum podrywać. Dobra. Idziemy do naszej kolejnej pozycji. Tu widzimy, że goniec stoi letko, nieszczęśliwie. A jeszcze bardziej nieszczęśliwie stoi króliż. I podpowiadam. Białe zaczynają i wygrywają i czekam na propozycję posunięć. A, zegara nie włączyłem. Proszę bardzo, już włączam zegar. Tu jeszcze raz zachęcam do gry. Już wyjaśniłem, co tam wykombinowane jest. Kto widzi?
Nie włączył się zegar. No patrzcie, co za złośliwość rzeczy martwych. Nienaciągnięta sprężyna. Nienaciągnięta sprężyna. Czy już bezrobotnie są ty? Nie, panie Bartoszu. Nie jesteśmy aż tacy sztywni. Zobaczymy, jak to będzie. Przecież była transmisja z okazji Święta Szachów. Widział pan transmisję z okazji Święta Szachów? Proszę, szaszek i stawiamy czarnego w tak zwany cugzwang. Czarny jest z cugzwangu, musi pchnąć pioneczka, a pioneczek poszedł na pole czarne. Wycofujemy gońca na z góry przygotowaną pozycję. Król nie bardzo tam może. No i teraz musimy przeskoczyć pionkami przez białe pola. Powinno nam się udać. B4. Król A5. A4. B5. B6. Pan Szachuś. No i teraz goniec grozi przejść. Pion grozi przejść, musi się wrócić. A5 i nie dogoni. Kolejny cugzwang. Goniec nie chce się ruszyć, król się nie chce ruszyć i pion dochodzi. Dobra, ustawiamy następną pozycję. Ćwiczymy pozycję dwa piony przeciwko jednemu. No. Nie wystarczy bezmyślnie grać, trzeba troszeczkę liczyć warianty. Tym razem piony są rozdzielone. I chcemy za jednego piona wygrać gońca, a drugim chcemy wygrać. Proszę bardzo, strzelamy, kto zgadnie pierwszy ruch. Czy był pan w Karpaczu? Byłem, panie Bartoszu, w zeszłym roku i dwa lata temu. W tym roku byłem, nie. Dwa lata temu i trzy lata temu chyba byłem. W tym roku byłem w Krynicy, panie Bartoszu. W Krynicy Górskiej, tak jak i w roku ubiegłym. Dobry wieczór, panie Eldako. Zapraszam do turnieju. Tu można się dopisać cały czas. Dzisiaj ćwiczymy obronę Karokan, cokolwiek to znaczy. Cokolwiek to trudne słowo znaczy. Główne warianty. Nie żadne boczne. Król F3. Król C3. No goniec musi się trzymać. Idziemy tu. Zyskaliśmy tempko. Czy grał pan z ludźmi w szachy w jakichś takich lokalnych turniejach? Nie rozumiem pytania, panie Bartoszu. Proszę zdefiniować ludzi.
i lokalne turnieje. I czas. Król B4, goniec E6. Ten król nie bardzo mógł chodzić. Goniec E5, król C8. Król nie mógł iść, bo goniec sam nie obroniłby dwóch tych, tych. I teraz my król C5. Goniec B3. Znowu król nie miał ruchu, bo byśmy się przedarli. I tu mamy tępko król B4. Proszę bardzo, jak my tutaj cukcwangujemy. I król C5. Przepraszam, ten król stoi tu. Kto postawił mi króla popiona? O, to pan Bartosz chyba. Nie, no w Krynicy to grałem. Chyba nie grałem nigdy w Krynicy w szachę. Król C5. Moment, bo się zgubiłem. Król B4, goniec F7, król C5, król C8, król C6. Teraz król nie ma ruchu. Pan Szachutek. Powrót. Goniec A5 broni piona. I król idzie i blokuje. Goniec spełnia dwie funkcje. A król idzie zabrać gońca. Król idzie zabrać gońca. Zobaczmy jeszcze jedną pozycję. To wyczyszczę. Tu pionki są dosyć dobrze rozciągnięte, natomiast wskazuje na niezgodność gońca i narożnika A8. Jeżeli czarny król zdąży dojść do B7 i goniec skontroluje piona i odda się za tego piona, to wygranej nie ma. Plan białych polega na przerzuceniu króla na skrzydło hetmańskie. I nie pozwolić, żeby tam czarny król nie poszedł. Przykładowo goniec F2, goniec C6, goniec E1. Tu król nie może puścić za bardzo. Król F2, król F4. Widzimy, jak czarny król się chytrze broni. Pan Szachuś. Proszę, jaka wirtuozeria. Goniec F2 i chcemy iść tu. Goniec C6 nie może iść, to idziemy. Król E3, nie puszczamy gońca. Tak chytrze idziemy. I goniec nie zdążył złapać. I goniec nie zdążył złapać. Czy był pan w regionalnej restauracji obok wyciągu i hotelu Irena Eris? Panie Bartoszu,
Ja w Krynicy to byłem w różnych. Czy ma pan na myśli Łemkowską, bo w Łemkowskiej byłem. Byłem w Łemkowskiej, bardzo mi smakował tatar z Koniny, ale to było w zeszłym roku. To chyba nie jest obok wyciągu. Tam same regionalne są. Proszę, czy ktoś ma jakieś pytania? Zapraszam do turnieju dzisiaj. Panie Bartoszu, bardzo zapraszam. A tu zobaczymy sobie jeszcze końcówki trochę bardziej złożone. Jest obok, tylko po drugiej stronie ulicy. Nie wiem, panie Bartoszu, zastrzelił mnie pan. Na Jaworzynie byłem, w regionalnej. Oczywiście, że można ze mną zagrać w brydża. Dobra. Przechodzimy do pozycji bardziej skomplikowanych. Z partii, weźmiemy partię naszego zawodnika. Nasz zawodnik, Ryszard Rieti, gra białymi. A nasz zawodnik, Ksawery Tartakower, gra czarnymi. Białe zaczynają i wygrywają. Tu zwracam znowu uwagę na niezgodność narożnika, czyli nie można, jak czarny zagra H4 i zbijemy i król wejdzie na G7, to gońca można oddać za piona B i wygranej nie ma. I wygranej nie ma. Partia grana w 1926 roku. W miejscowości Zemmering. Obstawił, że to austriacka miejscowość taka. Król E4. No, pion kontroluje. H4. To już wiemy, że bić nie można. G4. Mamy dwa rozdzielone piony. Będziemy rozciągać. Król E7. Król D5. Goniec musi odejść. I H3, jak pan kapitan zalecał, tak, panie kapitanie? H3. Chodzi o to, żeby tego pionka zachować. On nam się przyda. Jak wygramy gońca, będziemy mieli czym wygrać. Król D7. I teraz musimy rozciągnąć figury czarnych. B4. Król E4. Idziemy zbić piona. No chce zbić naszego, to my nie dajemy. Broni. Spryciarz tego broni, a tego blokuje. Kontroluje. G5. Rozciągamy figury przeciwnika. Oj, moment, moment. Nie od razu G5. Najpierw król F4. Goniec B6 i G5. I G5. Bardzo rozciągamy tego czarnego króla. Król D6. Król G4. Król C5. Nie dajemy.
Zwracam uwagę, że za pionka e możemy oddać gońca, ile go będzie wygrywał król, bo goniec sam nie zatrzyma dwóch pionów. No i teraz to już lekutko wygrywamy. Tartakower jeszcze grał, bo on był wielkim optymistą. I po G6 Tartakower stracił swój wrodzony optymizm. Czy będą rozgrywane mecze o tytuł mistrza świata w szachach w tym roku? Panie Bartoszu, w KCA nie będzie. Nie bronię w tym roku tytułu mistrza świata KCA. Dobra. Ustawmy następną pozycję. To jest taka pozycja lekko sztuczna. Taka lekko wydumana. Tu. Bardzo dobrze. Białe zaczynają i walczą o remi. Proszę, włączam zegar. 10 sekund, ja wracam i czekam na pomoc. Przepraszam, uchylę okno, żeby mi się lepiej myślało i lecimy. Dużo. Goniec D6. Goniec D6. Tutaj trzeba te dwa piony oba skasować. Gramy goniec A6, żeby gońcowi przeszkadzał pionek. Goniec G2. I teraz kombinujemy ruch białych, kombinację robimy. A ja odpowiem na pytanie. A ja na poważnie pytam, czy Carlsen znów dostanie darmową obronę tytułu jak w 2020. No, Carlsen darmowo zrezygnował z tego póki co. Jest, panie Bartoszu, koncepcja, co ten zrezygnował darmowo i będą grali z dwóch krajów miłujących pokój. Jeszcze 10 sekund daję. Z kraju środka i z kraju dwóch. Azjaci rozegrają. G7. G7 to dobry ruch, ale to nie ten. To nie jest kombinacja G7.
No, strzelamy, strzelamy. Aj, zegara, ostatnie 10 sekund daj. Daję ostatnie 10 sekund. Proszę bardzo, goniec D6. Ofiarka. Łatwo policzyć, że goniec nie może, znaczy król nie może bić, bo piony uciekają i czarny przegra. Goniec G3 to nie ten ruch, panie kapitanie. Goniec D6 szach. Król E6. No musi być przy pionie. Goniec E5 stoi przy pionie. H4. I teraz znowu kombinujemy białymi. Czas start. Woda z Polanicy, gdzie niedawno zakończył się wielki festiwal szachowy imienia wielkiego Akiby Rubinsteina. Goniec H8. Proszę bardzo, jaki chytry ruch. H3, G7, król musi gonić. G6. G6 czy nie G6? Czarny król został zapatowany i gonimy z drugiej strony. Pan Szachuś. I jaki ruch mają zrobić białe? Bardzo mi się to podobało. Komu się to jeszcze podobało? Rączka do góry. To się bardzo cieszę, że się podobało. Ustawimy, wobec tego poszukamy pozycji następnej. Piękny pat. Oba króle zapatowane. To pochodzi z partii granej w Sierdłowsku w 1952 roku. Nazwiska nic mi nie mówią, to i wam nie będę mówił, kochani. Sprawdzam, czy dobre ustawienie. Dobre, obracamy. Wygrywamy czarnymi. Spróbujemy wygrać czarnymi. Czas start. C5.
czas start. Widzę. Wjeżdżamy w pozycję przeciwnika. Maciuś z Tomusiem konsekwentnie. Król F2. Pan Szachuś. I biały król nie ma posunięć, a goniec przywiązany jest do tego. Trzeba znaleźć przełamanie. H5. Goniec nie może wygrywać tych dwóch pionów, bo się nie rozstroi. Goniec F7, G5. Tu chcemy zrobić jakiś przełom moralny. I proszę, kombinujemy czarnymi. Tamten w partii zakombinował. Dawidek zaproponował C6. Brawo dla małego Dawidka. Kontroluje punkt D5. Goniec C6, tak? Goniec C4, G4, HG, HG, FG, król G4, goniec E6, król G3, goniec C4. Kombinujemy dalej ruch czarnych, a ja odpowiadam na pytania. Naprawdę dawno szachów nie śledziłem. Szkoda, że to koniec epoki Carlsena. Nie wiem, czy to koniec. Po prostu może mu się nie chce grać. Za mecz o Mistrzostwo Świata nie dostaje takich pieniędzy, jakie dostaje za reklamy. Czy jest w tym trochę prawdy, że szachiści jak piłkarze po 30 roku życia ciężej? No ciężej. Jak grają i więcej grają, tym im ciężej. Im więcej grają, tym im ciężej. Się wypalają już, bo Twinnik mówił, że szachista ma do rozegrania, daje jeszcze 10 sekund, bo wam kiepsko poszło, określoną liczbę partii w życiu. A potem jest wypalony. Tu zachęcam jeszcze raz do zapisywania się do turnieju. Mamy jeszcze dwa wolne miejsca. A tu zatrzymuję zegar i gramy goniec F2. I po goniec F2 jest cugzwang. Goniec F2. Goniec E6, F3. F3 i przedzieramy się królem. Biały król unieruchomiony. I to musimy wygrać. Dalsze prosto. C4,
cofniemy gońca, pójdziemy królem, zabierzemy piona i którym z nich wygramy. A pan wie, ile pan partii w życiu rozegrał w przybliżeniu? Nie wiem. Ale rozgrywam, na liczesie rozgrywam, tysiącrocznie rozegrałem ze 4000 już na liczesie tylko. Więcej niż gdziekolwiek indziej. Dobra, ostatnią pozycję na dzisiaj. Z partii Ewe Janowski. Janowski, nasz zawodnik, jak wszyscy wiedzą, Dawid Janowski mieszkał w Paryżu, ale nasz Ewe, późniejszy prezydent Federacji Szachowej Międzynarodowej, MVS, Międzynarodowa Federacja Szachowa, taki skrót. Janowski dwa razy walczył o Mistrzostwo Świata, Ewe też. Tylko Ewe miał 1-1. A panie Bartoszu, no nie, bliców nie liczyłem. Jak mogę blice liczyć? Proszę bardzo, kombinujemy. Ewe zakombinował, Maksymilian Ewe, czas start. Przepraszam pana kapitana, na moment ukryłem pana, panie kapitanie. Jeszcze raz sprawdzę, przepraszam, bo wychodzi mi, że pana kapitana ukryłem. No. A, odkryłem. Panie kapitanie, pan coś napisze. Kciuk mój tak zagrał, żeby miał spokój, że pan znowu jest. $50 000 to nie no, panie Bartoszu. To już bym nie żył 5 razy. A, dobrze, panie kapitanie, dobrze, bo na moment kciukiem pana zablokowałem. Lewym kciukiem tu. Proszę, kombinujemy. Ruch białych. No dobra, gramy goniec D6, nie goniec B8, goniec D6, żeby zablokować, znaczy goniec C5, żeby zablokować dostęp do pola A8. Czarny się nie daje, cwany jest. Przez czarnymi grał Janowski, bardzo dobry szachista. Wzięliśmy. Mały plusik jest. On wziął tego. A6. No, znowu go zablokujemy. Gra C5. I nieszczęśliwie nam te piony zablokuje zaraz.
H5, doskonały ruch. Król F2 i przepycha nam piona na białe pole. I teraz je zablokuje. Oto oczywiście to jest analiza, bo w partii chłopaki zagrali słabiej. Goniec E4, G3, król E6, król E3 i teraz zagrał gońcem na G2. A powinien iść królem na F5. Proszę, jaka pouczająca pomyłka. Goniec G2, król F4, G6, G4 i biały poszerzył front. Król G5, król musiał iść na F7. Tutaj wskazuje, że jest zgodność gońca z narożnikiem. Goniec D4, H4, B4, B5 i goniec F6. Bardzo chytry ruch. I kombinujemy, ostatnia kombinacja. Ostatnia kombinacja. Czy pańskim zdaniem Jan Krzysztof w ciągu najbliższych 6 lat zagra o tytuł mistrza świata? Który Jan Krzysztof, panie Bartoszu? Który? No dobra, daję 10 sekund i wracam za 10 sekund. Proszę zgłosić rozwiązanie.
Mam dla pana smutną wiadomość, panie Bartoszu, zrobił pan błąd ortograficzny.